8 lat, 2002-2010, zniknęło 665 600 gospodarstw rolnych. Polska, która jest jednym z potentatów produkcji jabłek na świecie, pomimo tego komuś opłaca się sprowadzać jabłka z Nowej Zelandii. Sytuacja, w której nie mamy własnego przetwórstwa, sprowadza nas do tego, że jesteśmy na poziomie krajów trzeciego świata. Albo zdecydujemy się na rodzinne, tradycyjne, małoobszarowe rolnictwo z zachowaniem bioróżnorodności, z dobrym jedzeniem, albo pójdziemy w monokulturę i konsekwencje tego będą tragiczne. Rolnictwo konwencjonalne to jest takie słówko neutralne, a to jest rolnictwo schemizowane. Olbrzymia większość materii organicznej wychodzi z pól i nie wraca do nich. Dziś w rolnictwie największym problemem jest brak materii organicznej. U człowieka to jest brak błonnika, czyli też materii organicznej. To życie kieruje się takimi samymi mechanizmami. Adam w starohebrajskim to jest nic innego jak Adama, czyli gleba. A Ewa, Hewa, to jest macierz życia. Trzeba zmienić system działania. Zmiana rolnictwa konwencjonalnego, które za dużo energii potrzebuje i za duże szkody wywołuje w środowisku. I ważne jest to, żeby budować siedliska samowystarczalne pod względem upraw, produkować własną żywność, żeby środowisko korzystało w ogóle z naszej obecności. To jest jeden z największych cudów na świecie, ziarno.